Witam Was w kolejnym odcinku z Valorant I dzisiaj nagramy omówienie miejsc na mapie Split. Jest to dosyć specyficzna mapa, bo jest bardzo ciasna i ma wiele bliskich kątów, ale i tak Wam chciałem o niej opowiedzieć, bo e, jest, wymagana jest dobra komunikacja na tej mapie, żeby przekazywać jasne, czyste i szybkie informacje. E, a więc zaczynamy sobie od CT. Na początek mamy wnękę, 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 wnękę. Tutaj mamy bustującego się pajaca, który nie potrafi normalnie grać, a więc musi zabijać przez ściany. Wnękę, rękę, rękę, rękę. wnękę. Kiedyś była wnęka, 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 nęka. To by było na tyle, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania tego filmiku i napiszcie w komentarzach co jeszcze chcecie zobaczyć Dobra, a teraz tak na serio, na początek od strony broniącej mamy CT respa, czyli defender side e, Tutaj też mamy wejście do heaven od CT Mamy naszą pierwszą wnękę, ale raczej się tak na to nie mówi. Po prostu, gdy powiecie, heaven to raczej, przy, raczej wasi teamacie będą się tutaj spodziewać kogoś. Linki na heaven. Tutaj mamy rampę. Jakieś tam rogi za rampą. Lewa strona rampy, prawa strona rampy. Zależy od której strony gracie. Takie info też dajecie. Na BS-ie mamy heaven. Catwalka pod heavenem. Przeważnie się mówi tutaj na tą okolicę. Doniczka za Doniczką tam jakaś, jakiś wróg Catwalka można na to powiedzieć, Heaven w wrogu raczej ludzie zrozumieją, tutaj mówimy sobie po prostu CT czy raczej gdy ktoś jest u was na BS-ie albo wchodzi na BS-a na jak powiecie mu CT to będzie się patrzył właśnie w tą okolicę prawa strona, lewa strona CT tutaj mamy korytarz, nogę albo właśnie elbow raczej tak do tego się ludzie odnoszą na mapie też jest napisane bug, ale raczej nikt na to back nie mówi raczej właśnie odnoga albo, albo korytarz a tutaj mamy ekran, telewizor, jak zwał tak zwał, można przez to skanować, warto o tym wiedzieć, że jeżeli ktoś tam plantuje i wiecie, że plantuje po prawej stronie, to po prostu możecie go sobie przeskanować i te naboje wszystkie przejdą i prawdopodobnie go zabijecie. Chyba było na tyle, jeżeli chodzi o bombsite A. Tutaj tak w sumie to nie wiem jak się mówi na tą wnękę, naprawdę. Po lewej stronie też nie mam pojęcia jak się mówi na tą wnękę. Ludzie jakoś specjalnie jeszcze nie nazwali tych wszystkich miejsc. Musielibyście popytać jakichś teamów albo kogoś, kto już długo gra piątkę i ma nazwy na te miejsca. No ale często się na to po prostu mówi wnęka. Tutaj bardziej Terror Spawn. Linki do kanałów to warto wiedzieć. Tutaj są kanały po angielsku zwane Sewers. Tutaj te linki słychać, te kroki w tych sewersach też słychać, jakbyście biegali po wodzie, i dlatego niektórzy na to mówią e, woda. Patrząc od mida, lewa strona woda, prawa strona woda, wiedzie, be, możecie wiedzieć, że tu się ktoś e, kampi. Na midzie mamy boksy, tak zwane. Ktoś może stać e, na boksach, za boksami. Więc warto wiedzieć o tych boxach. One też skanują, więc jak ktoś wychodzi z kanałów, możecie go sobie przeskanować. Tutaj mamy róg na midzie, tutaj kolejna wnęka, tak naprawdę prawa strona blisko się na to mówi, nie ma za bardzo na to nazwy od strony terro. Tam jest blaszak albo vent albo metal, dlaczego to się nazywa vent, bo na mapie jest napisane vent, ale kilka osób na to mówi metal, blaszak, bo kroki są właśnie takie jakbyście biegali po metalu przechodząc sobie do strony Terror od strony B mamy market albo chińczyk tak ludzie na to mówią bo są tu jakieś chińskie napisy jakieś naklejki z, właśnie z takimi znakami chińskimi jakieś takie rzeczy maski tutaj wygląda jak ta maska z Fortnite'a oraz jakieś tam nie wiem co to jest w ogóle kapusta czy coś czy jakieś żółwie, Bóg wie co to jest i na to właśnie też mówią market. Przechodząc sobie do strony terrorystów od strony B mamy tutaj poczekalnie, lobby, tutaj mamy garaż albo alejka albo hall czy tam main, main bardziej właśnie nie hall tylko main garaż albo main, wszyscy powinni wiedzieć o co tutaj chodzi. Lewa strona maina albo na blisko w mainie, to tak się mówi na ten kąt i wchodząc sobie na Besa mamy alejkę tunel jak zwał tak zwał tutaj nie wiem czy ktoś nazwał jakoś tego boosta ale często tam możecie na niższych rangach kogoś spotkać z bustowanego. To jest raczej, raczej pozycja, na którą się wchodzi raz na grę, ale mogą was złapać. Za tym drewnem, różnie ludzie na to mówią: może to być tył BSA, może to być za drewnem, może to być ninja, może to być pocket. Tutaj na mapie jest napisane back. No, jak nazwiecie, tak nazwiecie. ważne, żeby wasi teammatesi to zrozumieli. Na BS-ie mamy nową skrzynkę, która weszła w tym patchu. Zobaczmy, czy ona skanuje. Nadal skanuje, tylko troszkę bardziej płytko, chyba jest troszkę. Aha, Plantera chyba nie można zabić teraz. Z tego co widzę, możliwe, że nie można zabić Plantera, ale tutaj macie standard. Dlaczego standard? Bo tu się podkłada pakę najczęściej. To jest standardowe miejsce na podłożenie paki, tak zwany default skrzynki na BS-ie. Pod heavenem macie prawa strona pod heavenem. To jest to miejsce, właśnie ta wnęka heaven, linka heaven. To jest nazwa na e, to drewienko, które jest na górze e, mapy na bombsidzie B. Dlaczego Heaven tak się nazywa? E, tak się nazywa o miejscówki w CS-ie i często właśnie te miejscówki się po prostu przenoszą. E, co warto wiedzieć o tej mapie to to, że e, oba bombsidy są praktycznie identyczne w ten sposób, że możecie wejść na nie z dwóch stron, albo po prostu do BS-a, albo przez mida e, i oba dwa, obydwa bombsidy mają... E, Bomb na niższym poziomie niż, niż Heaven, czyli są praktycznie symetryczne. Na mapie split bardzo szybkie są rotacje z MIDA, bo jeżeli popatrzycie na czas, to praktycznie z MIDA do Bomb side, do B mam jakieś 2-3 sekundy. Więc co należy zauważyć, to to, że trzeba bardzo dobrze kontrolować tego MIDA. Jak skontrolujecie MIDA, to odcinacie możliwość szybkiej rotacji e, antyterrorystom, i wtedy możecie podjąć decyzję, jak wpiec na tego BS-a. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Były to takie proste, banalne nazwy. E, Głównych miejsc, w których możecie się spodziewać przeciwników I żeby dawać dobre info waszym teammate'om Jak sobie patrzycie na bidzie, to możecie szybko powiedzieć market albo chińczyk I wtedy e, ktoś wie, że jest przeciwnik po prawej stronie Jak powiecie kanały, no to wiecie, że jest on po lewej stronie Warto to wiedzieć, e, przydaje się szczególnie, gdy gracie solo I wasi teammate'ci krzyczą na was, e, że nie dajecie dokładnego info Bo po prostu nie wiedzieliście, jakie podać więc warto wiedzieć, znać takie informacje. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, bo był trochę krótki i możliwe, że te nazwy nie były aż tak precyzyjne, jak chciałbym, żeby były. Ale po prostu ciężko nazwać te wszystkie wnęki, które tu są e, porobione. Mam nadzieję, że trochę zmieniam to mapę, że nie będzie tyle tych wnęk, bo jest to denerwujące. Cały czas musicie coś sprawdzać e, i to by było w sumie na tyle. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Zapraszam Was do lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia.